Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Wyobraź sobie Jezusa słabego i poranionego, za którym idzie potężna ciżba ludzi. Ktokolwiek jest od dłuższego czasu w kościele, niezależnie od wyznania, został w nim zraniony przez kogoś ze wspólnoty wierzących lub przez księdza, pastora, zakonnicę, diakona, zakrystiana, przewodniczącego jakiejś organizacji kościelnej lub gospodynię z plebanii. A może był tam ktoś, kogo ty zignorowałeś, obraziłeś i niesłusznie obmówiłeś. Gdy patrzysz na Jezusa przyjmującego pocieszenie ze strony płaczących kobiet, przyjmij Jego miłość i przebaczenie, przebaczając także tym, którzy cię zranili.